Cześć, z tej strony Sullivan i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej serii Zagrajmy w No More Room in Hell. Znajdujemy się na mapie Cabin, czyli sobie dzisiaj zagram solo na tej oto właśnie mapie i postaram się ją przejść. W poprzednim odcinku co nieco opowiadałem o systemie gry, w tym odcinku również się na tym skupimy, ponieważ uważam osobiście, że chyba za mało podałem tu trochę informacji o samym systemie walki, strzelania, no i ogólnie o zasadach takich początkowych dla nowych graczy. Zaraz właśnie mecz się zacznie. No i możemy ruszać. Oczywiście jestem solo. Tylko niestety nikogo nie udało mi się namówić do gry. Ale to mnie nie zniechęca. Mianowicie, jak warto, pewnie mówiłem w poprzednim materiale, bo już trochę czasu minęło. Wyróżniamy tutaj różne broni, każda ma swoją amunicję. Pod jedynką macie tej bronie, czyli ogólne pełne wyposażenie. Pod dwójką też, bo te zajmuje miejsce. Oho, jakiś Lorex dołączył. Trochę poczeka. Nie zamierzam się zabijać. Mamy różne rodzaje amunicji. I tu chociażby widzimy już jaka amunicja. Baretta używa 9 mm. Jest to amunicja takiego typu, że musicie co najmniej 2 razy w głowę trafić, aby tego przeciwnika zabić. Posiadamy Simonowa. On powinien posiadać amunicję tak, 7,62 mm. Posiada bagnet. Dzięki bagnetowi możemy go spokojnie zabić. Widzę, że Rusy dołączają. Tak, ja to sposób możemy ich zabić. Trzeba uważać tylko. Gini śmieć. Dobra, dajmy im zagrać. Skoro ludzie są, to dajmy im szansę. Postaram się to przejść mapę jednak nie w pojedynkę, jednak z nimi. A że oni chcą grać, to lepiej mi dać tą szansę. Dobra, przeszukajmy co się tylko da. Nie ma, oni to wszystko zabiorą. Hello team. Oh, thank you very much, man. Dobra. Widzę, że ma tutaj piłę gościu. My mamy crowbara. No i pistolecik. Fajnie, że on nam dał. Jeszcze Colda, którego bardzo cenił. I tu jeszcze jeden pistolet. Się przebijamy. Trzeba się rozejrzeć. I popełniłem błąd. Popełniłem bardzo duży błąd. Tak to się robi. Współpraca. Mam bardzo dobry broń toporek. Pistolet już ja mam. Ogólnie zasada jest też taka, że musicie dłużej broń w górę przytrzymać, wtedy taki coś jak forma skupienia. I mamy tam na przykład taką broń. Uzi według mnie jest jedną z najgorszych broni w grze i posiada bardzo często dużo pełny magazynek. Wyciągamy z pomocą klawisza U i mamy naboje do naszego Colda. Bo Cold jest znacznie celniejszy i ogólnie broń mniej waży. To jest właśnie oszczędność, która charakteryzuje tę grę i powinniście to zawsze robić. Oczywiście każdy gra czym chce. Tutaj przeszukać trochę miejsc. Ok, follow me. Here. No oczywiście ja znam tę mapę dobrze, więc jeżeli spotkaliśmy jakichś nowych graczy, to niech będą mieli szansę się.
No problem, no problem. Wow. No widać, że to dzieci jeszcze. So dark. O, widzicie, to jest właśnie współpraca, bo w takiej ciemności są, jest najgorzej. Musiałem strzelać, bo też wolę, żeby nikt nie został ugryziony tak z dupy, nie? Za Uzi. Mam Uzi. I wciągamy w niego całe naboje. Będzie mi tyle, a może to masakra. O, widzicie? Mamy co najmniej 6 magazynków. Uff, that was close. I found pills if you want. No trochę ja tutaj widzę, wypadłem z formy. Ammo for shotgun. Oh, must open it. Door. Otworzyliśmy im. Znajdę bandaże, bo na pewno nie wzięli. A wiem, że się przyda, jeżeli ktoś... Hey, over here! Kurde. Pomyliśmy miejsce, ponieważ mapa zmienia tak naprawdę swoje, tak jakby, przejścia. Hey, come back. It's not here. Follow me. Where is your friend? O. Okej, okay. He's there. Okej, okay, it's here. Ale dużo ludzi dołączyło. Nie widzę nic na podłodze, bo często mogą być zombiaki leżące. O Jezu, myślałem, że zmisowałem. I found shotgun and pills. Shotgun. Okay, I open it. Let's open it, door. O, widzicie? Zawsze trzeba uderzyć i odepchnąć. Uderz się, depchnij. Zabijcie takich... O, widzieliście? Zawsze.
beki będą zawsze starały się was otoczyć. I otworzymy od razu końcową fazę misji. Hey, come back, whore, come here. Ogólnie, bo otworzyłem to miejsce do teraz, bo ta będzie końcowa za misję, żeby uciec z tej mapy. O, ci gracze widocznie tego nie widzą, bo idą za mną jak owieczki. Postaram się to zaraz wytłumaczyć, jeśli mój angielski jest bardzo słaby. Ja się postaram, jak tylko mogę. Do you know what is objective now? Okay, so let's go. Okay, now the hard moment. I can go solo if you want. I got so many ammo. Take it. This is ammo for Colt. Take this pistol, man. Okay, let's break this. Yes, yes, yes. And I must go hurry up there and find this car battery. Yeah. I use crowbar. You got a heavy... Okay, take it. Oh Jesus! Neighborhood! No i teraz ja polecę szybciutko ich tutaj. Dziecko kurka Benz. Dobra, bierzemy baterię. Dałem im jak najwięcej amunicji, żeby mogli wytrzymać, co nie? I się nie pozwolić im wejść, bo tych zombiaków jest multum. No, przybili się. Ale no, jak się przedostaniemy na drugą stronę, trzeba drzeć z pomocą. Jajaj. Ok, we must come back in, go inside home. Shit. O kurwa, ugryzł mnie. Nie mam amunicji. Zresztą ja mam chyba pilsy. O, bloody. Okay, are you ready? Okay,
Are you ready? Be ready to run. Ready? Shit. Okay. Hurry up. We not have much time. Follow me, Lorex. There. Hurry. Move. Jump and control. Let's move here. No i uciekliśmy w taki sposób z mapy kabin. Ja i Lorex chyba uciekliśmy, niestety Rosjanin zginął. Spróbujmy zmienić mapę Callvolt. Change level to FEMA. No i zmienimy mapę na Femę. Jest to jedna z najcięższych map, jeżeli nie najcięższa, której będziemy się męczyć. Wiem, bo ja próbowałem przejść tą mapę sam. Miał to być ten właśnie trzeci odcinek, ale teraz nagram taki właśnie materiał tutaj. Jednocześnie przepraszam, że za mało tłumaczę rzeczy, bo niestety ja też jestem taki, że jak się skupię na grze, to po prostu się nie odzywam, albo... Albo po prostu... Nie wiem co powiedzieć i nie myślę. Skupiam się na grze po prostu, żeby mnie nie zabito. No, FEMA. Having been evacuated, the survivors through the world was behind them. No, to zresztą kto chce, może sobie przeczytać. Jesteśmy survivorami, którzy zostali zamknięci w kwarantannie. Oho, siema. Mamy tu kolegę, który jest na odcinku. This map is worst. Very hard level, man. Very. No halo. Co, chcesz grać? Trzymaj, no siema. I na odcinku jesteś. Patrz, przyjeżdżają koledzy. Wow, Lorex, no! Oh god, oh my god. Press V. No V, żeby odepchnąć. Uderzasz lewym przyciskiem myszy i V odpychasz. Nie daj się złapać. Uderz lewym przyciskiem przytrzymując i V od razu. Takie logia, nie? Ale mu rozpłataliśmy czaszkę. Goście nam przytrzasnęło windą. Ja, yeah, let's go. Dobra, mamy tu oczywiście broń. Gustaw, to masz broń jak coś, rewolwer. Tu po prawo. A, już gościu wziął, kurde. I have ammo. For M4. No wiadomo. Masz tu pistolet, Kusap. A jak tu się gra? Kus odpycha od razu. Mówić, czy jesteś ugryziony, bo ja wiem, w których momentach można się zrespić.
Spoko, jak coś mów. Kurcze pieczone. I got them. Don't worry, I'm waiting for you. Dobrze. Ciężka mapa, co? A to dopiero początek. Nie, ja sam jestem. Nikim tu nie gram, to ja używam czatu głosowego i czasem z nimi gadam, z tymi Rosjanami i innymi. No i zajebiście. No spoko. Man from Russia, what's your name? You are low. Take medkit, man. Behind you. Here. Take. Daj mu dron. What? Okej. Okay. Za pomocą G. Press G to... What? Spoko. Staraj się przeszukiwać i brać wszystko, co się tylko da. Take it. Take it, SL Fister 14-7. To jest taki respawn ich. Where is welder? Słucham? Co? Zielone. Może raz cię drasną. Sofister, you've got welder? Use it. Here. Right. Yes, yes, yes. Good, good, good man. Zielone. Masz zielone. A ja? No, o to chodzi. Teraz będzie druga faza. Tutaj się mogą zrespić, mam koledzy. Uważaj, kible są najgorsze. Dobrze. Beret musi dwa razy w głowę trafić. No bo dałeś mu damage w mordę. O kurde. Uważaj! O Jezu. Zawsze uważaj na rogi. Jeżeli nie wiesz, gdzie iść lub nie wiesz, jaka jest cel misji, to wciśnij C. Wtedy ci podświetlę na kompasie, w którym kierunku iść. Oh, nice, man. Dzięki. Control, man. You're bleeding.
Hej, take it. Here, 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 panda żyje. Take it, man. Ale mów, że farfocliłeś. Okay, no problem, we just want to kill zombies and find weapons. Just press E. Przetrzymaj. Przetrzymałeś? Yes, okay. We must find Captain's key. Someone have cold weapon? Cold pistol, sorry. You got? Dobra, mamy oczywiście znowu łzyka, ale niestety... Oh, we found key. It's nice. Okej, okay, let's go slowly. Idziemy do zbrojowni. We go to armory. If you don't know where to go, press C. Remember, new players. Okej, okay, follow me, follow me. Kill this one zombie. Watch out. Nice Q-safe. Oh, nice. Okay. Hello, lady. Oh, shit. Teraz szykuj się, bo będzie dużo broni w zbrojowni. Let's go inside. Shotgun. Someone. Nice. Take all weapons. If you have ammo for shotgun or M16A4, tell me, okay? Maybe have you got pistol Colt? Tylko apteczka. Oh no! Nie, po prostu przyszły zombiaki. What the hell is wrong with these zombies? Shit. Ragdoll mu się zjebał. No, ochry. Ale fajnie się nagrało, jak ragdoll mu lata. Okej, okay, take these bottles. Canisters. Teraz będziemy wysadzali tę placówkę. Można powiedzieć.
Poko. Not here. Inne, daj, ja wezmę, bo to będzie ciężej. To będzie w stołówce, tam jest w chuj zombie. No ja tam się przebiję. Uważaj, to na prawo jest. Uważaj, laska kukurydzy. Kurde. Ja się przebiję. Nie musicie tu strzelać aż tak. Oszczędzaj amunicję. Potem będzie gorzej. Słuchaj, teraz będzie ciężka sytuacja, bo będzie trzeba uciekać. Uff, that was close, man. Okej. Wait here, I go... sterilization procedure. Kusow, słuchaj, bo będzie taka sytuacja, że będziemy musieli spieprzać. Będziemy mieli chyba minutę, żeby uciec, bo wybuchnie nam połowa tej placówki. I zginiemy, jak zostaniemy. Chyba nie tu. Chyba minęliśmy te miejsce. Ja sam jeszcze nie pamiętam wszystkiego. Okej, to chyba tu? Tak. Teraz szykuj się, oszczędzaj shifta. I spieprzamy. Tam, gdzie zbrojownia, szybko. Hurry, hurry up! Follow me, follow me. There. Hurry, hurry. Move on, ladies and gentlemen. All? So nice. Let's move. Whoa, nice shot, bro. Good job. Take medkits. Cały czas. Ogólnie bardzo dobrze nam idzie, bo nas jest dużo, łatwiej przejść. Take all people, take medkits. Someone got shotgun? I got ammo for you. Come to me, man. 20 bullets for shotgun. Take it. No to już jest... It's tradition with this weapon. Made in USA. Mam mu. Ja używam. Chcesz trochę? To ci dam. Orientuj się, będzie pode mną.
Bierz tam amunicję i przeładowuj cały czas. Ammo for what? Yes, 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 I got. Take it. I got so many bullets. No, you're welcome. You are a team now. Okay. Everyone ready to go? Now will be the hardest moment in this map. Która? Bo ja trafiam tak, że mogę trzech naraz. Okej, okay, there. Oczywiście, już jedną mapę nagrałem. Zjebałem. A, mam się skończyło. Mogę tylko latarką świecić, żebyście widzieli ich. Ogólnie się przebijamy. Przebijamy się, kurwa. Nie musimy wszystkich zabijać, ale się przebić. Tak, kurwa. Tam, gdzie ja stoję z latarką. Dałem wam wszystko, co miałem. Behind you! Nice, holy Jesus! I find crank. We must find crank. No! We must find crank to open this door. Shit. Kurde. Press C. We must find the red objective. Shit, there is so many zombies. Nie, Kusef, wpadłeś w pułapkę! Kusef, nie! Kurde. Dopadł cię. To jest najgorszy moment w tej grze. Znaczy w tej mapie. Hold on! Take it. Oof. That was creepy shit. Holy shit, we are free? Okay, move. We must kill zombies on the other side. Shit!
Jak coś kuzów, to się zrespisz po tym, jeżeli dojdziemy do odpowiedniego momentu. Tak. To jest najgorszy moment. Wiem. On the left. Kurde, on tylko trzy naboje. Gin, dziecko. Not yet, not yet. There is too many zombies up there. Czego mnie gryziesz, Mendo? Ja już pewnie jestem czerwony. Shit. I got pills. Take it, hurry up. This map is awful. No nie, wybraliśmy taką, bo myślałem, że będzie więcej ludzi łatwiej. Zresztą to głosowanie było. No! No ammo inside. Shit. I don't find... I... Oh shit. Kurde. Ja nie wiem, czy mi się uda. Tak zginął. Tak, i tak zginę, bo kurczę. Don't worry. 5 minutes. Can you wait? Don't worry. Yes, of course, man. I know. Dobra, lecimy. Okej. You will learn how to play, don't worry. You need exp. You need exp, you know. Experience. You will respawn soon. We must open this door and you will be respawned in toilet. Just a respawn zone, don't worry. This map... He used welder to open it, this locked door. Something like bunker. Because we are in bunker.
Okej. Not worry, you must just break this door and you will be free. What is it? No there, no there, guys. Fall back. Soskins. Fall back, fall back. Leave them alone. What is music in your background? Ah, okay. Nice music for Minecraft. It's beautiful, man. Music from Minecraft. Yeah, I'm joke to you. Don't worry. Don't. I know. It's just joke. No offense, man. We must find reactive. We must reactive the radio. Op, oczywiście. Znajdę cię. Saskis, you're very low. Dobra. Ticket, daj mi kolda. To jest Glock, a nie Colt. Okej, dzięki. Wait. Let Soskins heal himself. Use medkit, Soskins. Use medkit. It's under you, here. Use it, you're low. Nice, so nice. Because you have a red nick. Your nick is red. No? Pomarańczowy. Pewnie ja też mam. Jeżeli chodź tutaj, apteczki tu będą. O kurwa. Tu masz apteczki, kusów. Bierz szybko, bo gości jest za tobą. Pills. I take pills. Infection? We got pills for you, where are you? Use it when you didn't see anything. Try to... the... I don't know how to say to you. The latest moment? When you didn't see this... You... Sorry for my English is very bad. O kurde, będzie naprawdę ciekawy mecz, już widzę jak my giniemy wszyscy. We must open this door and go to the camper. Then you will be respawn.
This? Discount? To jest, to ci, bierz to. To cię wyleczy całkowicie z infekcji. Ja to wziąłem. Ja to wziąłem. Jak coś będę trzymał. I go to the armory. Wait there for me. I got this. Dam radę. Damy, chodź. Wyceluj wtedy traf, bo szkoda amunicji. Przepchnij się! Przepchnij się! Coś ty zrobił. Tu pilsy leżą, weź podnieś. Te pod toporkiem. Mogą się przydać, jeżeli nie masz miejsca, to trudno. I teraz uważaj, odsuń się, bo ja to wysadzę. Oh shit! Bierz amunicję jak najwięcej. O Boże święty. Shotguna potrzebuję. Dam radę taką ilością amunicji. Granat? Gdzie? Masz shotgun może? Kurde, a mam tyle amunicji do niego. 63 amunicji do shotguna, pomyśl sobie. Spieprzej zombiaku. Dobra, będą potem shotguny, próbujemy się przebić. Nie wiem, zgubił się. Musimy go zostawić. Przebijamy się. Nie ma sensu wszystkich zabijać, bo to też czas zajmuje. Przebijamy się, przebijamy się. Szale, jak nie mamy przejścia. Zabij tylko po lewej. Dobra, ja zabiję. Za wolny jesteś. Dobrze. Tak, żeby przejście było. Ładnie. Przebijamy się. Tu się... You will be respawn here. Jesteśmy. Wziąłem. Cold weź. Pistolet. I maczetę. Dropnij Glocka. Glock ci niepotrzebny. Cold weź. Dla mnie przynajmniej. O tego. Tak, tak, tak.
Ale to będzie długi mecz, ja pierdziulek. Już gość był za twoimi plecami. Jest to jakaś broń ręczna? O, ta jest. Spoko. Po prostu muszę mieć coś do walki wręcz, żeby się przebić. Słuchaj, masz trochę miejsca u siebie? Who want gen therapy? Na pewno nie ten. Take it. A, to Polak, super. A, Słowak. But you are our neighbor. Okej. Okay. Ten gościu? Nie zrozumiałem, co powiedział? To Słowak jest, że jest Słowakiem. Ja mam dużo ammo. Dobra, ruszajmy. Mhm. Ale się dogadamy. To jest cholernie ciężka mapa. Brawo. Tak, idziemy tam. Ultum ich jest. Zabijcie tego z tyłu, żebyśmy plecem nie mieli. Za to, bo Hafran. Okej. Me too got medkit. I drop for you. Kurde. You are infected, shit. Use pills to heal yourself. Kurczę. Idę z tym. Kurde, to ja się też przemieniam. I krwawym jeszcze. Bandaż używam. Użyjcie tego! Przebijmy się. Strzelajmy, wstrzymajcie ten. Otwórzcie, szybko! TNT! Ale jebło. Cicho bądź.
Okay, let's. I got ammo. Otwórz, otwieraj! Open it, Hafran, please. No, no door. Rzucaj. Przebijamy się. Kurde, ile tam ich jest? Ja już zaraz się przemienię. Bierzcie moją broń, ja się zabijam. Bukl, press V, bukl. Po prostu się przebij, Hafron. Kurde. Nie, kurde. That was close, man. Rozumiemy. Ja się przemieniłem. Ten moment jest najcięższy, bo rozpił się po naszej stronie i po drugiej, przez co nie możemy się przebić. To trzeba strasznie szybko zrobić. Ja się z wami żegnam. Z tej strony był Sullivan. Do zobaczenia. Cześć.